Jak wygląda stan rozpoznania niedualnego? Tak zwany stan niedualności, albo stan jedności, albo stan pojednania, a może stan samadhi. To są tożsame stany. To są praktycznie te same stany. Żyjemy w świecie, w którym wszystko jest podzielone na części przez nasze koncepcje. Ręka, palec, nos, włosy, pokój, przestrzeń, kolor niebieski, cokolwiek. Żyjemy dosłownie w świecie wymyślonym. Wymyślonym przez nasze umysły. Cały ten świat zawiera się w nas, w środku tutaj. Ale tak samo tutaj, w naszych głowach, w naszych mózgach. Cały nasz świat jest dosłownie wytworem naszych mózgów. Gdybyś przyłożył sobie pistolet do głowy i pociągnął za spust i uszkodziłbyś swój mózg do poziomu, w którym ustałyby wszystkie funkcje fizjologiczne twojego ciała, to jak myślisz, co by się wtedy stało? Nie ma cię. Zostałeś wymazany z planszy. Dosłownie znikasz. Cała twoja historia znika. Cała twoja przeszłość znika. Wszystkie twoje marzenia. Nadzieje. Po prostu cię nie ma. Mówię o tym dlatego, bo ja sam osobiście najgłębiej doszedłem do rozpoznania niedualnego poprzez kontemplację śmierci, poprzez kontemplację cierpienia, poprzez koncentrację na bólu, ale też trudne doświadczenia, które przycisnęły mnie do ściany, do takiego poziomu, w którym nie byłem w stanie nic zrobić, totalnie nic zrobić. Jedyne, co mogłem zrobić, to się po prostu poddać. Poprzez doświadczenia totalnej bezsilności, totalnej bezradności, poprzez doświadczenia smutku, nawet i mógłbym powiedzieć depresji, gdzie wszystkie moje nadzieje zniknęły. Cała moja przyszłość zniknęła. Przekonanie, że ja muszę kimś być, kimś muszę się stać. Miałem wiele takich doświadczeń w życiu. Totalnie. Kasowały wszystko. I każde z takich doświadczeń, trudnych życiowych doświadczeń, zostawiało taki ślad w mojej głowie. Ale to nie jest ślad psychologiczny. To jest stan koncentracji kontemplatywnej, w której na moment rozpoznawałem, że moją prawdziwą naturą jest ta przestrzeń, w której pojawia się doświadczenie, a nie koncepcje w mojej głowie. To były doświadczenia totalnego poddania. Totalnego. Dosłownie jakbym akceptował to, że ja umrę. I że moje życie samo w sobie nie ma wartości. Nie ma żadnego znaczenia moje życie. Nie ma znaczenia, czy będą mi się przydarzać dobre rzeczy, czy złe rzeczy. To nie ma kompletnie znaczenia. Ja wiem, że wiele osób może mieć z tym problem. Jak to życie nie ma znaczenia? Że to brzmi tak depresyjnie. Życie nie ma znaczenia. Kompletnie nie ma znaczenia. Nie wiemy, skąd tutaj przyszliśmy, nie wiemy, co tutaj robimy, nie wiemy, dokąd odejdziemy. To wszystko to są spekulacje. Gdzie są różne teorie religijne, ale na ile ludzie tak naprawdę w nie wierzą? Na tyle, żeby się tylko uspokoić, bo potrzebujemy tych racjonalizacji, żeby uśnieżyć nasz lęk.
ale jak zaczniemy to kwestionować, to możemy dostrzec, że po prostu jesteśmy kompletnie bezradni, nie mamy czego się chwycić. Życie to jest ciągłe przepływanie z jednej chwili na drugą w celu optymalizacji naszego przetrwania. Mówię o tym, ponieważ w stanie niedualnym, w rozpoznaniu siebie, jedności, nie ma żadnego ciebie w środku ciebie, który miałby doświadczać życia. Rozpoznajesz, że ty i życie jesteście jednym. Nie ma żadnego osobistego ja, które miałoby w tym wszystkim jakąkolwiek kontrolę nadrzędną. Dosłownie dostrzegasz, że ty w środku, ta koncepcja ciebie jest totalną iluzją. Nigdy nie miałeś kontroli nad jakimkolwiek procesem psychicznym w twojej głowie. Stanowi temu towarzyszy ogromny spokój. Ogromny spokój, taki spokój, że równie dobrze mógłbyś teraz zginąć i będzie ci wszystko jedno. Dosłownie. I samo to rozpoznanie często wywołuje w ludziach różne emocje. Może pojawić się smutek, może pojawić się jakiś dół, może pojawić się samotność, może pojawić się kryzys egzystencjalny, może też pojawić się radość, może pojawić się spontaniczny śmiech. Bo skoro wszystko to nic, no to co tutaj robić innego? Może pojawić się uczucie miłości, nawet uczucie błogości, bo gdy twoje ciało zacznie się relaksować wewnątrz ciebie, bo to rozpoznanie sprawia, że widzisz, że nic nie musisz robić, żeby przetrwać, bo i tak nie przetrwasz, bo i tak jakby nie będziesz żył wiecznie, tak? To ciało zaczyna wytwarzać pozytywną energię. Dosłownie jakbyś poprzez doświadczenie wewnętrznej śmierci doświadczał jednocześnie ekstazy i błogości. Ale nie ma to żadnego związku z pozytywnym myśleniem, ani z pozytywnym nastawieniem. Ty kompletnie nie musisz się do niczego jakkolwiek nastawiać. Po prostu poddajesz się i tyle. Do niektórych osób przychodzi to w medytacji, do innych w jodze, jeszcze innych kontemplacji, ale zazwyczaj jest to skutkiem trudnych doświadczeń albo spontanicznego zrozumienia. Można dojść do tego na drodze intelektu. Może część z was cierpi na depresję, może macie nihilistyczne poglądy, bo żyjemy w takiej kulturze materialnej, materialistycznej, że większość osób i tak ma te nihilistyczne poglądy. Czyli, że po śmierci nie będzie nic, tak? A celem życia jest maksymalizacja przyjemności. I zagłębiając się w to, po prostu dostrzegasz, że nie ma tu nic do zrozumienia. Żadne zrozumienie nic ci nie da. Nikt ci nic nie powie, nic. Jakby nic ponad tego, kim jesteś. To dosłownie jakbyś zderzył się sam ze sobą. W samotności, ze swoim własnym istnieniem, ze zrozumieniem, że będziesz umierał sam, w sensie, że ty umrzesz i całe twoje istnienie zniknie i wszystko wydarzy się bezczasowo. To znaczy bez udziału czasu, bez poczucia czasu. Dosłownie jakbyś się nigdy nie narodził, nigdy nie żył i nigdy nie umarł. Cała nieskończona rzeczywistość wydarza się naraz, wszędzie. We wszystkich ludziach, we wszystkich życiach, we wszystkich wcieleniach nie ma żadnej reinkarnacji, takiej osobnej ścieżki czasu. Po prostu całe życie wydarzyło się naraz. I myślę, że każdy musi dojść do tego na swój własny, indywidualny sposób. Bo w miejscu rozpoznania niedualności nie ma żadnej koncepcji tego. Nie ma poczucia czasu. Nie ma niczego. Więc gdybyś ty wziął moje słowa teraz na wiarę, to może nie być twoim rozpoznaniem niedualności. To na pewno nie będzie twoje zrozumienie. To może cię jakoś poprowadzić, ale
Jakby nie możesz trzymać się jakichkolwiek koncepcji. Musiałbyś puścić wszystko, totalnie wszystko i pogodzić się ze swoją własną śmiercią. Mówię o tym, ponieważ śmierć jest radykalna. Śmierć jest czymś ostatecznym dla nas. Nieznanym. Możemy bawić się różnymi koncepcjami, możemy bawić się różnymi filozofiami, romantycznym, pozytywnym myśleniem, ale w chwili zderzenia ze śmiercią dziękuję, koniec. Jakby nie ma nic, nie? Jakby nie ma nic, moim zdaniem, silniejszego od tego. Niedualność to jest stan, w którym rozpoznajesz, że ty, świadomość, całe życie i śmierć i miłość, wszystko co dobre, wszystko co złe, jest jednym, ma jedno źródło. I tyle. Jakby to jest wgląd, to jest widzenie. Nie ma żadnej wiedzy intelektualnej na ten temat. Ta wiedza jest nawet niepotrzebna. Jakby samo to widzenie tego załatwia wszystko. I koniec. Lęk. Wszystkie emocje. Wszystko wyrasta z jednego źródła. Chciałem się podzielić z wami tym zrozumieniem, bo ostatnio padło takie pytanie w komentarzu, a że jestem w domu rodziców i poczułem takie natchnienie, żeby wyrazić coś przed kamerą tutaj przy tym tle, w tym starym, charakterystycznym klimacie. Mam nadzieję, że to zrozumienie dotrze głęboko do was. W sposób, w który transformuje waszą percepcję, bo tu nie chodzi o stan depresji, jakiegoś smutku, nie chodzi nawet o jakiś konkretny stan świadomości, tu chodzi o moment zatrzymania się, żeby sprawdzić, jak twoje rozpoznanie siebie w centrum twojego doświadczenia ma się do twojej percepcji i tego, jak ty myślisz na co dzień. Trzymajcie się ciepło i do usłyszenia następnym razem. Miłego. Elo, buźka.